Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Słuchajcie, już kiedyś były prośby o przedstawienie wirtualizacyjnych programów na Linuxa, więc dzisiaj postaram się to zrobić. Usłyszycie sobie także historię, kiedy ta wirtualizacja się zaczęła. Wszystko w formie lektorstwa mojego skromnego wykonania, powiem to tak. Myślę, że będzie ciekawie, szczególnie ciekawie będzie przy QEMU. Bardzo gruby temat, powiem to tak. Słuchajcie, nie przedłużając, gorąco zapraszam na film. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Przy okazji, kanał dzisiaj obchodzi 5 lat istnienia. 5 lat. Dzięki, że jesteście ze mną, a ja będę tyle, ile się jeszcze, że tak powiem, da. Gorąco zapraszam na film. Zanim przejdę do opisywania samych programów, które umożliwiają wirtualizację w systemie Linux i nie tylko, myślę, że warto przybliżyć, czym wirtualizacja w systemach komputerowych w ogóle jest i jak mniej więcej się to wszystko zaczęło i dlaczego. Dlaczego mówię mniej więcej? Bo historia tej funkcji sięga lat 50. XX wieku, a szczegółowe przedstawienie kto, jak, kiedy i po co, to wtedy materiał ten trwałby przynajmniej kilka godzin. Dlatego będzie mocno skrótowo, a dla bardziej zainteresowanych polecam linki pod filmem, które prowadzą do artykułów, z których czerpałem dzisiejszą wiedzę, którą wam przedstawiam. Niektóre z opisanych dziś programów mogą pracować także na Windowsie lub macOS, więc nie jest to film przeznaczony tylko dla Linuxiarzy. Zgodnie z Wikipedią, wirtualizacja jest to proces symulowania przez oprogramowanie zasobów logicznych, które wykorzystują dostępne zasoby fizyczne dzięki odpowiedniej konfiguracji. W przełożeniu na bardziej zrozumiałe stwierdzenie, program wirtualizujący potrafi stworzyć w jednym fizycznym komputerze albo systemie operacyjnym jeden lub wiele komputerów, na których można uruchomić inny program lub system operacyjny, który jest oddzielony od tak zwanego hosta, tudzież gospodarza całkowicie, tak? Systemy te nie będą wiedzieć o swoim istnieniu, chyba że skonfigurujemy dany program inaczej. Można powiedzieć tak, także. Po prostu nie trzeba mieć fizycznie na przykład 20 komputerów, które mają uruchomione 20 różnych systemów bądź 20 różnych aplikacji. Jeden serwer z odpowiednimi komponentami w środku uruchomi te 20 systemów naraz bez żadnego problemu. No w sumie jest to chyba najprostsze wyjaśnienie dla każdego nieinformatyka. Cała historia zaczęła się nie jak większość ludzi myśli pod koniec lat 90. i na początku lat 2000, kiedy powoli zaczęły się pojawiać komputery 64-bitowe i do tego potem wielorodzeniowe, ale licząc od tego roku, czyli od 2024 roku, będzie to już około 70 lat wcześniej. Tak, nie pomyliłem się. Pierwsze pomysły i badania nad tą technologią rozpoczęły się jeszcze przed wydaniem pierwszych procesorów w kształcie takim, jakie znamy je teraz. Pierwszy działający prototyp wirtualizacji pojawił się na Uniwersytecie w Manchesterze w połowie lat 50., gdzie przy współudziale firmy Ferranti oraz Plessey zaczął powstawać pierwszy system operacyjny dla komputera mainframe Atlas. Nie chodzi tu bynajmniej o komputer Atlas, znany także jako UniVC1101, który był de facto wykorzystywany w marynarce wojennej i Agencji Bezpieczeństwa Armii do łamania kodów, ale chodzi tu o pierwszy brytyjski superkomputer, który ruszył w około 1962 roku i to właśnie on dysponował po raz pierwszy w historii pamięcią wirtualną. Wtedy nazywano to pamięć jednopoziomową i wykorzystywał tak zwane techniki stronicowania. Stronicowanie to w wielkim uproszczeniu sposób zarządzania pamięcią w systemie operacyjnym, w którym komputer przechowuje i pobiera dane z pamięci dodatkowej, na przykład z pliku wymiany na dysku, tak? Gdy zabraknie fizycznej pamięci RAM i jest to bardzo często wykorzystywane w wirtualizacji, gdy emulowany albo symulowany procesor ma inną architekturę niż ten, który znajduje się w naszym tutaj komputerze i taki emulowany, symulowany procesor będzie inaczej zarządzał pamięcią RAM, dlatego takie stronicowanie musi zachodzić. Wracając do samej wirtualizacji, można wyróżnić trzy główne pojęcia.
Mamy tutaj na przykład emulację API, czyli rozwiązanie programowe, które umożliwia działanie aplikacji jako osobnych procesów w stosunku do głównego systemu operacyjnego. I słuchajcie, tak działa właśnie słynne Winnie, Wine. Jest to implementacja WinAPI, czyli środowiska i procesów Windows w systemie Linux czy Unix. Winnie nie jest emulatorem. Na drugim miejscu jest tak zwana emulacja pełna. Tutaj program emuluje wszystkie podzespoły wirtualnego komputera, takie jak CPU, RAM, HDD i inne urządzenia. Tak działa na przykład UAE albo WinUAE, czy emulator Amigi, ale także inne emulatory, na przykład Commodore 64, ZX Spectrum. Ewentualnie, gdy mieliście kiedyś Amigę, to istniał taki program emulujący PC XT-AT, nie pamiętam jego już nazwy, ale było coś takiego i to jest właśnie emulator. No i trzecia opcja to tak zwana czysta wirtualizacja, która, jak mówiłem, umożliwia przydzielenie danych podzespołów danego komputera typu RAM, typu CPU, dysk, GPU do wirtualnego komputera takimi, jakimi one są w rzeczywistości, bez emulowania ich istnienia. Sama wirtualizacja ma kilka możliwych technik, takich jak parawirtualizacja, pełna wirtualizacja także z akceleracją programową, lub akceleracja sprzętowa, odpowiednio dla procesorów np. Intel, jest to Intel VTX, ewentualnie AMD V, tak? Do tego dochodzi jeszcze wirtualizacja hybrydowa, czy wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego. Jako że nie jest to wykład akademicki czy sztywna lekcja informatyki, to już nie będę się bardziej wgłębiał w tematykę, bo ona jest po prostu tak rozbudowana, że naprawdę to się w głowie nie mieści. Dlatego pozostanę na tym dość płytkim, ale bardzo interesującym poziomie. Mam nadzieję, że już mniej więcej macie pojęcie, czym jest od strony technicznej ta wirtualizacja, więc teraz przejdę do oprogramowania, które możemy uruchomić na swoim domowym PC-cie lub laptopie. Nie będę omawiał zagadnień typu Proxmox, Citrix, ESXi, Windowsowego Hyper-V czy Xena na przykład. A weźcie pod uwagę, że na przykład Xen jest wykorzystywany w świetnym tzw. Cubes OS, który omawiałem kilka miesięcy temu. Jest to jeden z najbardziej możliwie chyba zabezpieczonych systemów operacyjnych. Zacznę od trochę mniej popularnego programu, a mianowicie od GNOME Boxes. Jest to soft, który głównie spotkacie w czasie korzystania np. z Linuxa Fedora, bo tam jest zainstalowany standardowo. Sam Boxes, bo tak będę go nazywał, jest składnikiem dobrze znanego środowiska pulpitu GNOME, stąd nazwa GNOME Boxes. Choć nie jest często gęsto instalowany w Ubuntu np. czy w innych Linuxach dostarczany z pulpitem GNOME. Boxes to soft, który został wprowadzony już w GNOME 3.3 w 2011 roku, a został on opracowany i był rozwijany m.in. przez Marc-André Luro, Zeshan Ali, Aleksandra Larsona i Christophea Fergeo. Jest to najprostszy w użyciu wirtualizator bez dziesiątek zaawansowanych funkcji czy ustawień, ale dzięki temu każdy może w prosty sposób stworzyć swoją pierwszą maszynę wirtualną. Tworzenie maszyny to dosłownie kilka kliknięć myszką. System gościa, czyli ten zwirtualizowany, można pobrać sobie z dość długiej listy, która znajduje się w programie, lub dodać własny plik obrazu, tak zwany ISO, praktycznie dowolnego Linuxa, choć jest to także możliwość instalowania systemu w Windows jak najbardziej, acz w przypadku Windowsa wymaga to dodatkowej konfiguracji i poprawek. Można znaleźć wiele tutoriali na ten temat. Boxes opiera swoją pracę na bardzo znanym Linuxowym wirtualizatorze KVM QEMU, ale o tym KVM to za chwileczkę będzie i to będzie długo, tak? I wymaga aktywnej akceleracji sprzętowej naszego CPU. Tą aktywną akcelerację wirtualizacji włączamy oczywiście w BIOSie, UEFI komputera, tutoriale w necie albo w waszej książeczce dołączonej do płyty komputera itd., itd. Niestety program bywa dość kapryśny, jeżeli chodzi o obsługę akceleracji 3D. Szczególnie jest to widoczne na kartach graficznych Nvidia,
Na Radeonach i Intelach powinno być dużo, dużo lepiej, choć czasami zdarzają się błędy. Sam program jest dostępny do pobrania z repozytoriów praktycznie wszystkich dystrybucji Linuxa, takich jak Debian, Arch, Ubuntu, a jak wspomniałem, w systemach Fedora jest on instalowany standardowo i dostępny jest po prostu w menu systemu. Jest oczywiście programem w pełni open source z otwartym kodem źródłowym. Drugi program, który Wam dziś przedstawię, to słynny VirtualBox, dostępny na komputery z systemem Windows, Linux, macOS czy Unixy typu Solaris na przykład. Są także stworzone tzw. porty dla FreeBSD oraz Genodi. Jeżeli jest to program stworzony na początku lat 2000 przez nieistniejącą już firmę Innotek System Beratung GmbH, a kilka lat później tą firmę przejął Sun Microsystems, a na samym końcu w 2010 roku całą technologię, firmę i tak dalej przejął Oracle. Sam VirtualBox jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL V3, choć zawiera zastrzeżone dodatki, np. tzw. extension pack wymagany dla podłączenia USB. VirtualBox uruchomiony na każdym systemie operacyjnym, na który jest oczywiście dostępny, wygląda identycznie i ma takie same możliwości wirtualizacji. Co ciekawe, nie jest wymagane posiadanie procesora ze wsparciem sprzętowej wirtualizacji VTX czy AMDV na przykład, tak? Program potrafi działać bez tych rozszerzeń, choć oczywiście jest to wtedy dużo, dużo wolniejsze. Jeśli chodzi o funkcje, to program oferuje możliwość uruchamiania systemów typu Linux, Windows, macOS, a także oczywiście Unix czy BSD. Jest całkowicie spolszczony i wyposażony w mnóstwo graficznych kreatorów i wyjaśnień funkcji. Sama dokumentacja na oficjalnej stronie programu, również są dostępne setki, tysiące poradników, w sensie na przykład na YouTubiach czy w innych tam tych innych platformach, które pozwalają po krótkim zapoznaniu się zacząć pracę i przygodę z wirtualizacją. VirtualBox ma zdecydowanie większe możliwości, jeżeli chodzi o konfigurację wirtualnego komputera, niż wspomniany wcześniej GNOME Boxes. Począwszy od możliwości konfiguracji wirtualnych lub fizycznych napędów, np. stacji dyskietek, CD, DVD-ROMów itd., itd., wirtualnych dysków twardych bądź fizycznych, można użyć fizyczne dyski twarde, na których będziemy instalować sobie system gościa. Można także konfigurować np. kartę graficzną, łącznie z możliwością tak zwanej akceleracji 3D i przydzielenia jej pewnej ilości VRAM-u. Można tutaj także tworzyć tzw. wirtualne karty sieciowe. Można użyć także prawdziwej, która siedzi w naszym komputerze. I dzięki temu wszystkiemu można tworzyć sobie tzw. wirtualne sieci, na przykład w samym VirtualBoxie, tak. Jeżeli chodzi tutaj o akcelerację 3D i przydzielanie VRAM-u, no to chodzi to tak bardzo, bardzo średnio. No ale cóż, dobre i to. To nie koniec, bo w prosty sposób, po zainstalowaniu tzw. extension Oracle Pack, można w wirtualnej maszynie udostępniać dowolne urządzenie USB. Na przykład przydzielić kamerkę internetową, albo nie wiem, myszkę, albo cokolwiek na wyłączność, tak? I można sobie na przykład niektóre rzeczy zaprogramować, tak jak ja robię. Ja osobiście używam myszki SteelSeries 650, ona nie jest konfigurowalna w Linuxie, ale odpalam sobie VirtualBoxa. Na VirtualBoxie mam Windowsa i w Windowsie konfiguruję tą myszkę po przydzieleniu jej po prostu przez USB. Cała konfiguracja jest zapisywana w myszce, więc po prostu jest bajka. To dopiero namiastka możliwości tego programu, bo istnieje w nim tak zwana jeszcze zagnieżdżona wirtualizacja. Nie ma problemu, aby uruchomić w zwirtualizowanym gościu kolejną maszynę wirtualnej. No mi się kiedyś udało uruchomić 4 albo 5 Linuxów, jeden w drugim, autentycznie. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, iż wydajność czy samej maszyny VirtualBox, czy akceleracji 3D, no nie jest idealna, tak? Jeżeli chodzi o samą czystą wydajność, to wspomniany KVM QEMU jest dużo wydajniejszy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o VirtualBox, posiada on także bardzo ciekawą funkcję, dzięki której możemy włączyć sobie tak zwany tryb skalowania okna z gościa, tak?
z tym uruchomionym wirtualnym systemem i de facto można sobie w tym trybie to okno skalować dowolnie, niezależnie od rozdzielczości, który ma ten wirtualny komputer uruchomiony. To jest chyba jedyny program, który taką funkcję posiada, nie? VirtualBox jest chyba najpopularniejszym rozwiązaniem, nie tylko domowym, ale też szeroko stosowanym w środowiskach firmowych i biznesowych. Jest dostępny całkowicie bezpłatnie do pobrania jako plik instalacyjny .exe dla Windowsa lub ze strony producenta na przykład, tak? Natomiast w przypadku Linuxa zalecane jest jego pobranie z oficjalnych repozytoriów danej dystrybucji Linuxa. To jest podstawa, jeżeli chodzi o takie oprogramowanie, albo jakiekolwiek inne. Jeżeli chodzi o pakiet zastrzeżony, to można go pobrać z jednego na przykład z menu ustawień programu VirtualBox lub także z oficjalnej strony Oracle VirtualBox, a w przypadku na przykład Archa i pochodnych można sobie pobrać ten extension pakiet najbardziej z EUR, tak? Jest taka opcja, tylko trzeba pamiętać, że przy pobieraniu ręcznym trzeba pobrać odpowiednią wersję tego extension packa do tej wersji, którą mamy VirtualBox zainstalowane u siebie. Teraz przyszedł czas na najbardziej potężny w sensie i możliwości i wydajności program, a dokładnie dwa programy w jednym. QEMU, QVM, bo o tym właśnie mowa. Składa się w sumie z dwóch podprogramów oraz dodatkowo jeszcze graficznego środowiska do ich obsługi typu Virt Manager. Zanim zacznę omawiać QVM, to zacznę może od skróconej historii jego powstania, bo ten wirtualizator to legenda, bez której dzisiejszy świat IT, a raczej jego można powiedzieć część, oj, wyglądałoby zdecydowanie inaczej. Początek lat 2000 w świecie open source'owej wirtualizacji to zdecydowanie panowanie Xen. Został on napisany przez Keir Frazera, Steve'a Handa i Jana Pryta z laboratorium komputerowego w Cambridge. Dr Jan Pratt i kilku studentów zaproponowało utworzenie infrastruktury serwerów w internecie, w której każda odpowiednio uwierzytelniona osoba lub organizacja mogłaby kupować zasoby na tych maszynach w celu wykonywania obliczeń lub uruchamiania usług i by robiono by to w sposób dynamiczny, rosnący lub malejący, odpowiednio do wykorzystywania zasobów, tak? Zgodnie z tym, co ludzie tam, załóżmy, użytkownicy by potrzebowali. Projekt nazwano Xenoservers od starogreckiego Xenos, nieznajomy, któremu można zapewnić jedzenie i schronienie, ale niekoniecznie można mu ufać. Pierwsza publikacja miała miejsce w ACM Hot OS w 1999 roku. Xenoservers Accountable Execution of Untrusted Programs się to nazywało. To ciekawe, to nie był jeszcze projekt open source. Xen ciągle się rozwijał i w 2003 roku wydano pierwszą wersję o otwartym kodzie źródłowym z licencją GPL V2 używaną dla Hypervisora oraz licencją BSD dla komponentów systemu operacyjnego, aby ułatwić przenoszenie zastrzeżonych systemów operacyjnych. Dział badawczy firmy Microsoft również wniósł wkład w projekt, a Paul Barkarm kierował prototypowym portem systemu dla Windowsa XP. Oprócz rosnącej roli w zakresie produktów i usług komercyjnych, Xen służył jako doskonała platforma do badań akademickich zarówno w Cambridge, jak i innych uniwersytetach oraz laboratoriach badawczych na całym świecie, a wiele pomysłów zostało później zastosowane w różnych produktach. Słuchajcie, dopiero w 2006 roku na grupie mailingowej kernela Linuxa LKML i UEDU pojawił się post niejakiego Evi Kiviti o tytule Patch 07 KVM Kernel Based Virtual Machine. I teraz część tego posta zacytuję. Poniższy zestaw poprawek dodaje sterownik rozszerzeń wirtualizacji sprzętu firmy Intel do architektury x86. Sterownik dodaje urządzenie znakowe DevKVM, które udostępnia przestrzeń użytkownika oraz możliwość wirtualizacji. Za pomocą tego sterownika proces może uruchomić dowolną maszynę wirtualną, tzw. gościa, na pełni zwirtualizowanym komputerze PC, zawierającym własne wirtualne dyski twarde, karty sieciowe i wyświetlacz. Za pomocą tego sterownika można uruchomić wiele maszyn wirtualnych na hoście,
Każda maszyna wirtualna jest procesem na hoście. Wirtualny procesor jest wątkiem na tym procesie. Mamy tutaj działanie kill, nice i top, działające zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. To jest tylko część tego posta. Jak chcecie, poczytajcie go sobie całość, link jest pod filmem. Tak właśnie narodziła się legenda, w której do dziś biorą udział nie tylko pojedynczy deweloperzy, ale wkład mają ogromne korporacje jak Red Hat, IBM, Google, AWS, czyli Amazon Web Services, ARM i wiele, wiele innych. QVM wraz z QEMU to jeden z najczęściej wykorzystywanych hyperwizjorów albo środowisk służących do tworzenia obsługi maszyn wirtualnych w korporacjach i innych biznesowych zastosowaniach, ale i nie tylko. Przejdę teraz do konkretów, bo na to chyba większość ludzi z Was czeka w tej chwili. Słuchajcie, zacznę od QVM, a potem omówię QEMU. QVM jest to technologia wirtualizacji oparta i wbudowana bezpośrednio w serce Linuxa, czyli jądro. Składa się z dwóch modułów QVM.co oraz dodatkowego modułu specyficznego dostosowanego w komputerze procesora, tak? Dla Intela jest to QVM Intel.co, a dla AMD QVM AMD.KIO. Dzięki wykorzystaniu QVM można uruchomić praktycznie nieograniczoną ilość maszyn wirtualnych. Wszystko zależy od wydajności sprzętu, na którym się go uruchamia. Jest to oczywiście projekt o otwartym kodzie źródłowym, a istnieje on w jądrze Linuxa od wersji 2.6.20. Każda maszyna wirtualna jest implementowana jako zwykły proces systemu Linux zaplanowany przez standardowy harmonogram systemu Linux z dedykowanym sprzętem wirtualnym, takim jak karta sieciowa, karta graficzna, procesor albo procesory, pamięci i dyski. Co ważne, QVM pracuje jak tzw. hypervisor nadzorca typu pierwszego, czyli ma bezpośredni dostęp do wszystkich części w Twoim komputerze i jest, jak mówiłem, najszybszym wirtualizatorem dostępnym jako open source. Żeby wejść do świata QVM, wystarczy dowolna dystrybucja Linuxa wydana po 2007 roku. Procesor w Twoim komputerze musi obsługiwać sprzętową wirtualizację, a instaluje się cały program odpowiednio po prostu odpowiednimi komendami z linii poleceń terminala. Trzeba wspomnieć, iż program obsługuje się z linii poleceń, czyli TTY. QVM nie ma GUI. Istnieje nakładka na niego ułatwiająca obsługę o nazwie Virt Manager oraz dochodzi jeszcze tzw. Copilot. Dodatkowo mamy tutaj zestaw narzędzi, tzw. LibVirt, które umożliwiają tą współpracę do tego. Oraz tak, jasne, słuchajcie, pamiętam o QEMU i zaraz o tym będzie. W przypadku chęci użycia wirtualizatora QVM QEMU nie obejdzie się bez tutoriali, poradników czy wręcz samej dokumentacji, bo polecenia programu, tworzenie maszyny wirtualnej z linii poleceń nie jest proste. To raz, a dwa, możliwości jakie oferuje QEMU QVM zdecydowanie wykraczają za podstawową wiedzę typowego użytkownika Linuxa, już o użytkownikach Windowsa po prostu nie wspomnę. Mam nadzieję, że się nikt nie obraził teraz. To nie jest zastraszanie czy odstraszanie itp. Słuchajcie, to nie jest takie proste nawet przy użyciu Virt Managera. Bez czytania lub choćby oglądania tutoriala i w tym czasie nauki tego programu niewiele się zdziała, drogi użytkowniku. Przejdę teraz do QEMU, które jest bardzo interesującą częścią, można powiedzieć dodatkiem do samego QVM. QEMU to skrót od Quick Emulation, czyli szybkiej emulacji, i został on stworzony przez Fabrice'a Bellarda w 2003 roku. Narzędzie jest w stanie emulować wiele architektur sprzętowych wykraczających poza ramy x86. Wiele emulatorów Androida przecież było opartych właśnie na QEMU i działało to całkiem nieźle. Co do emulowanych architektur, to mamy m.in., uwaga, będzie długo wyliczania, DEC Alpha, RM32 i 64 bit, AVR, Hexagon DSP z rodziny Qualcomm, Lunge Arc, MIPS, procesory x86, takie jak Pentium 3, Pentium 4, starsze AMD typu Turiony, Athlony XP itd., itd. Mamy tutaj również tak zwanego Xilinx Microblaze RISC-BZ,
Mamy oczywiście Motorola 68K, 68 tysięcy, stosowaną na przykład w Amigach, tak? Mamy również tutaj procesory typu, albo architekturę typu S390X, stosowana w mainframe'ach IBM Z, o której już mówiłem na tym kanale. Mamy tutaj Infineon Tricore RISC DSP, czy Extensa od firmy Cadence. Ale słuchajcie, jest tego o wiele, wiele więcej. Jest to możliwe dzięki wbudowanej w QEMU funkcji dynamicznej translacji kodu między architekturami. Na czym polega ta funkcja? Słuchajcie, polega ona na tym, że instrukcje emulowanego CPU są zamieniane na odpowiadające im instrukcje hosta w trakcie wykonywania. Tak utworzony kod binarny jest potem cache'owany, aby w przyszłości mógł być ponownie użyty. Alternatywną dla dynamicznej translacji jest interpretacja. Jednak taka metoda jest o wiele, wiele wolniejsza, ponieważ nie ma możliwości użycia wielokrotnie raz przetłumaczonego kodu. Jest również dostępny tzw. darmowy moduł o nazwie KQEMU, który około pięciokrotnie przyspiesza działanie emulatora. Sprawia to, że QEMU działa teraz niewiele wolniej niż system operacyjny na fizycznym sprzęcie. Słuchajcie, chodzi tu o emulację i386 na platformie i386, tak? Jest to możliwe, ponieważ kod w trybie użytkownika i trybie wirtualnym 8086 jest wykonywany bezpośrednio na procesorze hosta. Natomiast emulacja urządzeń peryferyjnych i procesora jest stosowana w trybie jądra i trybie rzeczywistym. Pod tym względem jego działanie przypomina VMware Workstation i na przykład Virtual PC. Podstawy już mamy, to teraz czas na GUI, czyli trochę opowieści dziwnej treści na temat Virt Managera by się przydało. Chyba że zakochacie się w konsolowych wersjach powyższych programów, no to kurczę, co kto lubi, tak? Jeden woli poklikać myszką, inny podlepać klawiaturę. Virtual Machine Manager, zwany też Virt Manager, to w pełni graficzna desktopowa aplikacja dla libvirt i umożliwia zarządzanie, tworzenie i funkcjonowanie QEMU KVM, ale także umożliwia pracę Xena lub kontenerów LXC. Instalacja tego programu jest przeważnie łączona w poradnikach razem z instalacją QEMU KVM i libvirt. Oczywiście można przeprowadzić sobie taką instalację samemu, jeżeli jest taka potrzeba. Funkcji w samym GUI jest dużo więcej niż VirtualBox. Mimo że są dostępne kreatory, to jednak pewną wiedzę na temat sprzętu PC trzeba po prostu już mieć i nią dysponować. Mamy tu m.in. możliwość wybrania miejsca docelowego położenia plików maszyny wirtualnej, wybrania jakie ISO systemu gościa chcemy użyć i skąd je pobrać. Oczywiście jest wybór ilości dostępnych procesorów. Możemy emulować na przykład 4 procesory po 8 wątków każdy, tak? Więc może być kilka procesorów, a ewentualnie jeden procesor, który może mieć x wątków. Mamy do tego oczywiście jeszcze wybór architektury danego procesora, o czym mówiłem wcześniej. Możemy przydzielić pamięć RAM, tutaj dostępną ilość. Dostępne są tak zwane karty sieciowe i wiele innych rzeczy, tak? Takich jak na przykład kontrolery dysków twardych, mogą być to kontrolery SCSI czy jakiekolwiek inne. Możemy emulować sobie tutaj napędy CD-DVD. Zresztą po zakończeniu kreatora wystarczy spojrzeć na menu ustawień wirtualnej maszyny, a naszym oczom ukaże się kilkanaście gotowych urządzeń, a dodatkowo klikając w dodaj sprzęt Add Hardware na dole w okienku, dostaniemy możliwość wyboru jeszcze większej ilości komponentów, które możemy dodać do naszego wirtualnego peceta. Szczególnie warto wspomnieć o możliwościach przydzielania do każdej maszyny wirtualnej prawdziwych urządzeń, które mamy w swoim komputerze, np. kart graficznych, ale nie tylko, bo mogą być to fizycznie posiadane kontrolery dysków, czy tam SCSI, jakieś macierze RAID, czy inne rzeczy, mogą być dodatkowe karty sieciowe, czy wiele i wiele innych. Funkcja ta nazywa się PCI Pass-Through. Jest to możliwe również dzięki tzw. funkcji IOMMU. W wielkim skrócie funkcja ta, i słuchajcie, uwaga, sprzętowo musi być to obsługiwane przez nas procesor i płytę główną. Chodzi o IOMMU, to jest Intel VTD i VTX bodajże tak to się nazywa.
i umożliwi nam to podłączenie lub udostępnienie naszej na przykład karty graficznej, fizycznej karty graficznej do danej maszyny wirtualnej i uzyskanie 100% jej wydajności w systemie zwirtualizowanym, tak? Trzeba pamiętać, iż w takim przypadku powinniśmy posiadać dwie karty graficzne, choć podobno jest możliwość obejścia tego używania tylko jednej. Wydajność tak przekazanego przez PCI Pass-Through sprzętu jest po prostu w 100% zgodna z tym, co tutaj mamy, ze specyfikacją tego sprzętu, tak? Więc bez problemu można grać praktycznie wszystkie gry na Windowsie bez utraty wydajności. A mówię, to jest taki przykład, tak? Możemy używać sobie na przykład Photoshopa, czy Adobe Premiera, czy nie wiem, After Effects, ewentualnie czegokolwiek innego w taki sposób, jakbyśmy siedzieli na prawdziwym sprzęcie fizycznym, a nie maszynie wirtualnej w systemie Linux. Możliwości konfiguracji są oczywiście ogromne, choć trzeba wspomnieć, że w przypadku kart graficznych Nvidia i stosowania zwykłej akceleracji 3D, czyli nie PCI Pass-Through, tylko zwykłej, tak? Wiem. Nie będziemy uzyskiwać zadowalającej wydajności graficznej. Nie ma tu po prostu pełnego wspomagania, takiego jak na przykład w przypadku kart Intel oraz AMD. Za to w przypadku Nvidia i, tak jak mówiłem, PCI Pass-Through, jest to po prostu 100% wydajność, bo nie jest tu stosowany emulowany czy wirtualizowany żaden sterownik, tak zwany VirtIO, GPU czy coś takiego, tylko jest to czyste przekazanie sprzętu do danego systemu gościa. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe. VM to potężne rozwiązanie, szeroko stosowane przez wielkie korporacje, usługi chmurowe i wirtualizacyjne, ale jest także to stosowane przez zwykłych użytkowników, no trochę bardziej zaawansowanych użytkowników domowych, tak? Choć tak jak już mówiłem wcześniej, trzeba mieć tu dużo większą wiedzę niż w przypadku omawianego, powiedzmy, GNOME Boxes czy VirtualBox, czy nawet VMware, które omówię za chwilę. Na koniec zostawiłem dość smakowity kąsek, a mianowicie program VMware Workstation, dokładnie tak. Program został wydany w około 1999 roku i w ciągu 25 lat mocno się rozwinął. To jest w ogóle cała platforma VMware, nie tylko jeden program. Od razu mówię, że jest to oprogramowanie o zamkniętym kodzie źródłowym, choć od maja tego roku, czyli od maja 2024, jego dwa najbardziej interesujące nas użytkowników zwykłych, domowych składniki, czyli mowa tutaj o VMware Workstation oraz VMware Fusion w przypadku macOS-a, są dostępne całkowicie bezpłatnie do użytku domowego. Macie dożywotnią na to licencję, tak? Stało się to mniej więcej jakiś czas po tym, jak firma Broadcom wykupiła po prostu VMware ENC, tak? Oczywiście istnieje jak najbardziej natywna wersja VMware Workstation dla Linuxa i działa to bardzo dobrze, choć jest jeden problem, o którym za chwileczkę tutaj powiem, tak? Program na każdym systemie operacyjnym wygląda dokładnie tak samo. Jest w pełni obsługiwany za pomocą myszki i ewentualnie skrótów klawiszowych. Mamy tutaj dużą ilość kreatorów graficznych pomagających w jego obsłudze, a ewentualna dodatkowo konfiguracja nie jest trudna. Nie wygląda aż tak jak powiedzmy w QEMU, QVM czy Build Managerze, tak? Program nie jest aż tak rozbudowany jak poprzednik, jak wspomniany już QEMU, QVM. Nie ma możliwości użycia PCI Pass-Through, choć jest możliwe podłączanie urządzeń USB, dokładnie tak jak w VirtualBoxie, tak? Ogólnie możliwości są bardzo podobne do tego, co oferuje VirtualBox. Chyba tutaj sieć jest bardziej rozbudowana niż w VirtualBoxie na przykład. Jednak VMware ma ogromną przewagę, jeżeli chodzi o wydajność graficzną, a szczególnie akcelerację 3D. Posiadacze kart Nvidia będą zadowoleni, bo nie ma tu żadnych ograniczeń, tak jak w poprzednim QEMU, tak? Akceleracja działa w VMware bardzo dobrze, prawie idealnie, także w zwirtualizowanych systemach Windows. Chodzi tutaj o funkcję typu DirectX 3D, 10 i chyba 11 jest jak najbardziej obsługiwana. Wiadomo, że nie jest to wydajność 100% jak w przypadku QEMU, ale naprawdę VMware Workstation bije na głowę pseudoakcelerację VirtualBoxa.
pozostałe funkcje chodzą tutaj również bardzo wydajnie i raczej nie powinny się pojawić jakieś większe problemy. Nadal trzeba pamiętać, że uruchamiamy system wirtualny, a nie rzeczywisty fizyczny sprzęt, tak? Z moich własnych doświadczeń, spostrzeżeń, bo używam VMware'a chyba ze 2-2,5 roku już, jak mniej więcej coś takiego, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Minusem dla niektórych może być brak funkcji, taką jak posiada VirtualBox, czyli nie ma tak zwanego skalowania, dowolnego skalowania okna, tak? Niezależnie od danej rodziczości, czy są problemy z tak zwaną kompilacją m.in. modułów VMmon przy zmianie wersji jądra w naszym fizycznym Linuxowym systemie. Ale jest na to proste obejście i summa summarum jest to bardzo dobry i wydajny program. Co do rozwiązywania problemów z kompilacją VMmon, w maju 2024 roku zrobiłem film na temat VMware i pokazywałem tam kilka metod, jak można to prosto rozwiązać. Najwięcej, jak to powiedzieć, zachodu będą mieli użytkownicy systemów bazujących na Arch typu Manjaro, również OpenSUSE Tumbleweed czy Fedora, bo tam bardzo często zmienia się wersja kernela, tak? Jeżeli zmieni się kernel, no cóż, musimy VMmon znowu sobie tą całą procedurę przeprowadzić, no tak to po prostu nam tutaj wygląda. VMware można pobrać oczywiście jak najbardziej bezpłatnie ze strony Broadcom VMware. W moim filmie także pokazałem, jak to trzeba zrobić, jak to można sobie zrobić de facto, tak? W moim odczuciu jest to bardzo dobry i wygodny i szybki program i stosuję go po prostu zamiennie z VirtualBoxem, bo jednak niektóre dystrybucje Linuxa działają lepiej na VirtualBox. Mowa tutaj jest o nieużywaniu akceleracji GPU 3D, bo jeżeli chcemy użyć czegoś 3D, na przykład Gnoma z ładnymi animacjami, no to, no nie, VirtualBox, no nie, nie, nie. Kończąc, nie będę tutaj mówił, który program jest lepszy, a który gorszy. Przedstawiłem Wam po prostu pobieżnie, jak to one się prezentują, jakie mniej więcej mają możliwości. Co Wy wybierzecie, zależy tylko wyłącznie od Was i od tego, co chcecie osiągnąć i na ile komfortowo czujecie się w sprawach technicznych. Po prostu, tak jak mówiłem, czy VirtualBox, czy VMware uruchomicie na Linuxie, czy na Windowsie i będą wyglądały identycznie, tak? Natomiast no zabawa w KVM, QMU to już może być naprawdę bardzo, bardzo różnie. Mimo całego szacunku i świetnej wydajności, to KVM, QMU nie jest programem dla początkującego, nawet jeżeli używa się tego Virt Managera. Dodam także, że jest możliwość instalacji wszystkich trzech wirtualizatorów, czyli QMU, KVM, VirtualBox i VMware na jednym kompie naraz. Nie ma problemu, tak? Natomiast jeżeli chodzi o uruchomienie, to może być weselej, bo jestem w stanie uruchomić na przykład VirtualBoxa i VMware naraz, ale innych już, że tak powiem, nie za bardzo. Liczy się to, że mamy naprawdę fajny wybór, że jest duży wybór, bezpłatny do kompletu, a co wybierzecie, tak jak już powiedziałem, to zależy od Was. Słuchajcie, bardzo dziękuję za wysłuchanie, oglądnięcie tego dość długiego filmu, powiem to tak. Mam nadzieję, że przyszło Wam troszeczkę fajnych informacji do głów, szczególnie te informacje historyczne i tak dalej, i tak dalej. Używajcie sobie tego tak jak chcecie, wykorzystujcie to, bo naprawdę wirtualizacja jest potężna i to bardzo. Ja nawet nie zacząłem, nie wiem, jak to się mówi, do wierzchołka góry lodowej to jest naprawdę nic. Ja prawie tego wszystkiego, że tak powiem, nie omówiłem. Wirtualizacja jest tak szerokim pojęciem, tak olbrzymim, można powiedzieć, technicznie rzeczą, tak, że ja nie jestem w stanie w filmie, który ma, nie wiem, pół godziny, 40 minut tego omówić. Do kompletu moje techniczne zdolności, informacje nie są na aż takim poziomie, żeby Wam to wszystko dokładnie tłumaczyć. Jest wiele poradników, wiele stron internetowych na temat wirtualizacji. Gdybyś ktoś chciał się bardziej w to wkręcić, jak najbardziej do tych poradników zapraszam. Na YouTubie także są również po polsku świetne tutoriale, jeżeli chodzi o te wszystkie QMU, QVM, tak? Bo głównie o to tutaj chodzi. VirtualBox, czy tam GnomeBoxes, czy VMware.
to praktycznie każdy sobie poradzi. Natomiast ustawianie KVM-a, no to jest zupełnie inna bajka. Poza tym, tak jak mówię, wirtualizacja to nie tylko komputery, tak? To mogą być chmury, jakieś obliczeniowe rzeczy, wirtualizacja aplikacji, no tego jest naprawdę na tony, po prostu na tony. Temat, który jest bardzo popularny, warto się zainteresować. No i co? No i tyle, słuchajcie. Wielkie, wielkie dziękuję za oglądnięcie. Sorry, już głos zaczynam tracić, no ale cóż, samo życie. Trzymajcie się tam gorąco, ciepło i w ogóle. Jeszcze raz dziękuję za oglądnięcie, za każde wsparcie, jakie mi oferujecie, temu kanałowi i tak dalej. I co? I widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam, Bartek z kanału Świat Linuxa. Cześć.